Serdecznie na moim kanale. Jeżeli jesteś tutaj nowy, nowa, mój kanał poświęcony jest świadomej pielęgnacji włosów. Ostatnio nakręciłam filmik motywacyjny, bo też tego tutaj nie zabraknie. Jeżeli nie widziałaś, nie widziałeś, to kliknij tutaj i mam nadzieję, że spodoba Ci się ten filmik. Że mam dzieci, teraz nie jest pora na spełnianie swoich marzeń, muszę zająć się dziećmi. Każdy z nas ma coś wyjątkowego, każdy ma siłę. Moją siłą jest właśnie to, że mam dzieci i właśnie one dają mi tego powera, one mi dają motywację, to dla nich chcę to robić, to dla nich się rozwijam i dla siebie też się rozwijam. Siedząc w domu z dziećmi, to jest najwspanialszy okres, jaki może być. Nikt, żaden z rodziców nie chce przeoczyć najważniejszych momentów w życiu swoich dzieci. Niestety bywa tak, że przez pracę, którą wykonujemy, często jesteśmy uwięzieni i nie mamy wyboru. Musimy iść do pracy, zostawić dzieci w przedszkolu, zostawić dzieci z opiekunką. Ale jeżeli się rozwijasz, jeżeli nie przestajesz walczyć, jeżeli chcesz więcej, jeżeli jesteś głodna sukcesu, jeżeli odkrywasz na nowo siebie, musisz się po prostu pokochać. Byłam niezmotywowana, nie miałam celu, nie miałam żadnego planu. Plan w ogóle, co to jest plan? Cele, co ja chcę robić w życiu, co ja lubię robić w życiu? Nie wiem, bo tak dawno tego nie robiłam, że po prostu nie pamiętam. Pół roku temu jeszcze sama potrzebowałam, żeby ktoś mnie zmotywował. A teraz? Teraz ja motywuję ludzi. W życiu bym nie uwierzyła. Wszystko jest możliwe, wszystko jest możliwe. Dopóki nie wyjdziemy ze swojej własnej strefy komfortu, to wszystko wydaje się niemożliwe. Pomyśl sobie, obwiniasz innych za to, że źle wyglądasz, że jesteś za gruba, że jesteś za chuda, że nie lubisz pracy swojej, w której musisz chodzić, codziennie rano wstawać, że nie lubisz związku, w którym jesteś. Czy może to jednak są wymówki do tego, żeby coś zmienić? Tylko my jesteśmy w stanie zmienić coś w sobie. A jak Ci powiem, że jeszcze pół roku temu myślałam, żeby odejść od męża. Miałam dość, wszystko było niefajne, nic mi nie wychodziło, nic mnie nie cieszyło. Uwierzyłbyś? Uwierzyłabyś? Myślisz sobie, kim Ty jesteś, że mi mówisz takie rzeczy? Kim jestem? Jestem taka sama jak Ty. Każdy jest wyjątkowy. Może nie jestem milionerką, ale sukces, jaki osiągnęłam, to jest to, że codziennie rano wstaję, jestem szczęśliwa. Mam czas, żeby pobawić się z dziećmi. Mam czas, żeby zrobić coś dla siebie. Mam czas, żeby spędzić czas z mężem. Znalazłam czas na to, żeby naprawić nasze relacje. Przestałam mieć pretensje do całego świata, że coś tam mi nie wyszło. Wzięłam się w garść, wstałam z tej sofy i zamiast mówić tylko, że chciałabym coś zmienić, po prostu się za to wzięłam. Oddzieliłam moje negatywne myśli od moich celów. Nigdy nic nie osiągniesz, jeżeli będziesz tylko siedzieć i narzekać. Trzeba w życiu robić trudne rzeczy, żeby życie było łatwe. Kiedy robisz łatwe rzeczy, życie staje się trudne. Jestem ciekawa, jak Wam się podobał ten filmik. Mam nadzieję, że tak samo będzie się cieszył powodzeniem jak ten pierwszy motywacyjny. Koniecznie zostawcie lajka, zostawcie lajka, zostawcie lajka, subskrybujcie.
Koniecznie subskrybujcie i bardzo dziękuję za to, że mój kanał się bardzo mocno tutaj rozrasta. Mam już 50 subów. Koniecznie dajcie znać, czy Wam się podobało, czy chcecie więc takiej motywacyjnej dawki energii. Dzięki, że byliście ze mną. Buziaki.